Sędzia gwiazdą meczu FC Barcelony z Manchesterem United zamiast karać zawodników, to karał, ale trenerów. Rafinha był zmuszony przepraszać Xaviego, a Lewandowski poza jedną akcją tak naprawdę nie istniał. Barca do meczu rewanżowego przystąpi mocno osłabiona. W ogóle jest tam ciekawa sytuacja, ale o tym powiemy za chwilę. Poza tym Lech Poznań mógł wygrać, ale w tej sytuacji gola nie było. Dodatkowo grali na sztucznej murawie, w deszczu oraz przy silnym wietrze. Fabrizio Romano zdradził co nieco na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Ojciec Leo Messiego mówi o potencjalnym powrocie do dumy Katalonii, ale zaczniemy od sytuacji finansowej FIFA i gigantycznych zarobkach Gianniego Infantino. Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Dzisiaj wiele tematów do omówienia, dlatego nie przedłużam, zapraszam do oglądania, ale jeżeli macie chwilę, to koniecznie oceńcie ten film, będzie mi bardzo miło. Zarobki piłkarzy często są omawiane w mediach, ale to już nie budzi większych emocji. Skoro ktoś decyduje się tyle płacić, to widocznie dany zawodnik jest tego wart. Tak działa wolny rynek, no i o to nie możemy się oburzać. Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca zarobków UEFA czy FIFA na tych wysokich stanowiskach. Wczoraj Association Press opublikowało zarobki Gianniego Infantino, czyli prezesa FIFA, które są naprawdę pokaźne. Według tych danych to szwajcarski działacz sportowy rocznie zarabia prawie 4 miliony euro. Co ważne, to jest to jego wynagrodzenie, które nie zostało powiększone o koszty związane z jego działalnością, czyli służbowe podróże, loty, jedzenie, ochrona i tym podobne rzeczy. One tam nie zostały ujęte, bowiem całość jest opłacana przez FIFA, no i te dane są objęte tajemnicą. Przypuszcza się, że roczne wydatki na samego prezydenta FIFA to około 10 milionów euro. Został również opublikowany plan finansowy zakładający przeznaczenie na działalność FIFA 11 miliardów dolarów na kolejny czteroletni cykl od 2023 do 2026 roku. W poprzednich 4 latach FIFA wydała 7,5 miliarda dolarów. Fabrizio Romano na kanale meczyki.pl na YouTubie wypowiedział się w sprawie Piotra Zielińskiego i jego przyszłości. Na koniec sezonu Napoli wykona wiele decyzji dotyczących wielu piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego. To ważny moment, ponieważ oczekują wygrania ligi. Moje odczucie jest takie, że to czas dla Piotra Zielińskiego, by odejść i spróbować czegoś nowego. Kilka miesięcy temu był na liście West Ham. Zobaczymy, czy będzie na niej ponownie, ale myślę, że to dobra szansa dla niego, by poczuć smak Premier League. Wszystko wskazuje na to, że fundusz inwestycyjny z Bliskiego Wschodu, a dokładnie to z Kataru, stanie się nowym właścicielem Manchesteru United. Mohamed Al-Kabi, czyli znany katarski dziennikarz sportowy, podaje, że o takiej szybkiej decyzji dotyczącej realizacji tej transakcji zadecydował fakt, że przejęcie klubu okazało się być zaskakująco łatwe i szybkie, bowiem rodzina Glazerów wystawiła na sprzedaż klub w całości, a nie jakieś procentowe udziały. W poprzednim sezonie ten sam fundusz starał się o zakup Liverpoolu, tam jednak maksymalnie mógł pozyskać 49%. To jednak nie dawałoby im większości, a tym samym w pojedynkę nie mogliby decydować o losach tego klubu. Również inni dziennikarze z Kataru potwierdzają owe informacje. W tym momencie nie wiadomo dokładnie, ile czerwone diabły będą kosztować, jednak przypuszcza się, że to będzie rekordowa transakcja w historii piłki nożnej, a być może i całego sportu. Jorge Messi, czyli ojciec Leo Messiego, został zapytany o powrót syna do FC Barcelony. Jak powiedział, nie rozmawiali z Joanem Laportą, a także nie otrzymali żadnej oferty ze strony katalońskiego klubu. Zaznaczył również, że Lionel w tym momencie ma ważną umowę z Paris Saint-Germain, a osobiście to nie wierzy w powrót do dumy Katalonii. Lech Poznań wczoraj zmierzył się z Bodo Glimt. Ten pojedynek nie miał większego faworyta, chociaż pewne było, że to norweska ekipa w ostatnich latach mierzyła się z większymi rywalami. Na przykład 2 lata temu 6-1 ograli AS Romę. W każdym razie wizja meczu w Skandynawii nie wyglądała najlepiej. Silny wiatr i padający deszcz nie zapowiadał, że to będzie łatwe spotkanie, a do tego na ich stadionie znajdowała się sztuczna murawa, do czego piłkarze z Polski oczywiście nie są przyzwyczajeni. Rywalizacja ostatecznie zakończyła się bezbramkowym remisem, ale Lech naprawdę ma czego żałować, ponieważ mogli wygrać to spotkanie i do Poznania powrócić z golem zaliczki. Filip Marchwiński w tej sytuacji jednak jakimś cudem gola nie zdobył. Coś niesamowitego. No ale to niestety stało się prawdą. Takie spotkania jak wczorajsza rywalizacja na Camp Nou chciałoby się oglądać za każdym razem. FC Barcelona zremisowała z Manchesterem United po 2. Spokojnie możemy powiedzieć, że to było spotkanie godne finału jakiegoś turnieju, a był to tylko mecz w ramach 1/16 Ligi Europy. Przechodząc do samego pojedynku, to wydaje się, że remis jest tutaj sprawiedliwy. Pokazują to choćby statystyki tej rywalizacji. Pierwsza połowa była wyrównana i ciężko było wskazać, kto prezentuje się lepiej. Było jednak takie nieodparte wrażenie, że gospodarze
piłkarze troszeczkę się gubią i taktycznie minimalnie to United powinno być bardziej zadowolone z pierwszych 45 minut. Pierwsza bramka padła dopiero po zmianie stron. Duma Katalonii wyszła na prowadzenie po trafieniu Marco Alonso, aczkolwiek z tego prowadzenia długo się nie nacieszyli, bowiem Rashford wyrównał po uderzeniu z ostrego kąta, a po upływie kolejnych kilku minut już prowadzili. Ich ofensywna akcja zakończyła się trafieniem samobójczym Jules Koundé. Potem Xavi zdecydował się na zmiany i one przyniosły oczekiwany rezultat. Wtedy praktycznie do samego końca meczu FC Barcelona już atakowała i doprowadziła do wyrównania, a spokojnie, gdyby mieli więcej szczęścia, to ten mecz mogli nawet wygrać. W każdym razie Rafinha strzelił z dystansu, choć Robert Lewandowski miał duży udział przy tym trafieniu, ponieważ swoim ustawieniem na pewno zmylił Davide De Gea. Włoski arbiter Maurizio Mariani w tym meczu podjął kilka kontrowersyjnych decyzji. Pierwsza z kontrowersyjnych to na pewno starcie Varana z Lewandowskim. Polak był trzymany za koszulkę, a cała ta sytuacja działa się w polu karnym Manchesteru United. Arbiter jednak nie reagował. Także faul na Marcusie Rashfordzie, gdy był w sytuacji sam na sam z bramkarzem, nie został odgwizdany. Czerwona kartka dla piłkarza FC Barcelony nie powinna być zaskoczeniem, ale arbiter tym się nie zainteresował. Mariani potrafił za to napomnieć trenera Czerwonych Diabłów Erika Ten Haga za jego zachowanie przy linii bocznej boiska. Zastanawiająca jest także decyzja VAR-u w sprawie zagrania ręką przez Freda we własnym polu karnym. Tycznie Brazylijczyk starał się uniknąć kontaktu, ale z tego co zobaczyliśmy na powtórkach, to jego ręka dotknęła piłki. W każdym razie po meczu jeden jak i drugi trener narzekali na decyzję sędziego, tak więc nikt nie może czuć się pokrzywdzony. Xavi grał na własnym obiekcie, więc ciężko było usprawiedliwić taktyczne błędy, na przykład za długą murawą. A jak w tym meczu poszło Robertowi Lewandowskiemu? Czy oprócz zmylenia Davida De Gea pokazał coś dobrego? No niestety chyba nie. Znaczy w 9 minucie oddał uderzenie, które zatrzymał David De Gea, ale później naszego rodaka mało już widzieliśmy. Przez cały pojedynek oddał tylko jedno uderzenie, dość niecelnie podawał i aż 17 razy rywale zabrali mu piłkę. Tego meczu nie dokończył Pedri, który w pierwszej połowie z powodu urazu opuścił boisko. Informacje podawane po meczu są takie, że czeka go nawet miesiąc przerwy. Rafinha, czyli zdobywca drugiego gola, był wściekły na Xaviego, że zdjął go z boiska. Co prawda panowie przybili piątkę, ale potem piłkarz prawie rozwalił krzesełka na ławce rezerwowych, że Alba musiał go uspokajać. Zapytany o tę sytuację Xavi powiedział, że Rafinha go przeprosił, ale on nie miał mu tego za złe. Powiedział, że samemu był piłkarzem i dokładnie wie, jakie jest to uczucie. Rewanżowy pojedynek już za tydzień odbędzie się na Old Trafford, aczkolwiek Barcelona przed tym rewanżowym meczem jest mocno osłabiona. Pedri do Manchesteru najpewniej w ogóle się nie uda z powodu urazu, o którym już mówiliśmy, a Gaviego zabraknie z powodu kartek. Tak jak powiedział Xavi, nie jest to jeszcze pewne, ale być może na rewanżowy pojedynek powróci Sergio Busquets. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W Ligue 1 Auxerre zmierzy się z Olympique Lyonem, w La Lidze Girona stanie do rywalizacji z Almerią, w niemieckiej Bundeslidze Augsburg zagra z Hoffenheim, w Serie A Sassuolo kontra Napoli, a w naszej polskiej Ekstraklasie Krakowia vs Stal Mielec, a Widzew Łódź przed własną publicznością stanie do rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło. Zapraszam do mnie na Instagrama, ale także na Twittera, linki macie oczywiście na dole w opisie tego filmu. Życzę Wam udanego piątku, miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!